Zamknij tajemnicy. Tajemniczy Dolny Śląsk. Nie do opowiedzenia. Do zobaczenia. Salony meblowe Mebel Land. Z nami urządzisz całe mieszkanie. Posiadamy meble z litego drewna, z MDF-u, jak i z płyty laminowanej. Współpracujemy z najlepszymi polskimi producentami. Zajmujemy się również projektowaniem i montażem kuchni i szaf pod wymiar. Mamy bogatą ofertę mebli tapicerowanych, w tym narożników z funkcją spania codziennego. Służymy fachowym doradztwem i miłą obsługą. Transport gratis. Zapraszamy do naszych salonów w Bolesławcu i w Olszynie, a także na naszą stronę internetową www.mebel-land.pl. Dołącz do załogi Zorka. Poszukujemy pracowników otwartych i zaangażowanych w swoją pracę, którzy wspólnie przyczynią się do budowania sukcesu naszej firmy. Oferujemy stabilne warunki zatrudnienia, nowoczesny park maszynowy, przyjazną atmosferę w pracy. Poszukujemy kandydatów na stanowiska: pracownik produkcji, operator CNC, operator wózka widłowego. Jeśli cechuje Cię zaangażowanie, sumienność, posiadasz umiejętności i jesteś chętny do podjęcia współpracy, to prześlij nam swoją aplikację. Wejdź na stronę www.zorka.pl, by znaleźć oferty pracy, które Cię interesują. Prześlij swoje CV na adres rekrutacja@zorka.pl. Telefon 75 64 66 303. Znaczące zmiany w strefie płatnego parkowania. Pierwsze z płatnych będą kosztowały 80 groszy. Czym podyktowany jest wniosek spółki kupieckiej Zabobrze? Płacimy 4 opłaty za każdy metr kwadratowy tutaj. Ciekawe lato z ZTA. Wszystkich serdecznie zapraszam. Dzień dobry Państwu, jest piątek, 29 czerwca. Kamila Krawiec-Kabryl. Zapraszam na serwis informacyjny. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry 18 radnych zagłosowało za przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek za parkowanie samochodów na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania opłat w najbliższym czasie. W tym względzie wiele się zmieni. Na początek wprowadzona zostanie zasada 20 minut bezpłatnego parkowania raz dziennie dla każdego kierowcy. W związku z tym jednak będzie trzeba wpisać w parkomacie numer rejestracyjny pojazdu, aby uzyskać bilet zerowy. Inna będzie też opłata minimalna. Wcześniej opłata minimalna była złotówkę, jaką można było wrzucać. Tutaj też wychodzimy naprzeciw jakby temu pierwszemu krótkiemu okresowi i jakby kolejne 20 minut, takie te pierwsze z płatnych, będą kosztowały 80 groszy. I będzie to mniejsza opłata niż złotówka. To są takie promocja dla szybko załatwiających sprawę. Dużym udogodnieniem ma być także wprowadzenie płatności kartą. Będziemy wymagali od operatora dostarczenia takiej możliwości. No jednak te drobne pieniążki gdzieś tam powoli odchodzą. Musimy zostawić tą możliwość, bo z kolei nie każdy lubi karty płatnicze, ale będzie można zapłacić zbliżeniowo. Właściciele aut o napędzie hybrydowym będą mieli możliwość wykupienia abonamentu wynoszącego 80 zł na rok. Zmiany zajdą również w zakresie opłat dodatkowych. Teraz opłatę dodatkową będzie można wnosić od razu w parkomacie. Nigdzie nie trzeba będzie chodzić i będziemy honorowali jak gdyby ten cały dzień, również zapłata przelewem, przy czym będzie honorowana data, a nie że w ciągu godziny. A także wszystkie jakieś takie skargi, uwagi
do funkcjonowania naszej strefy płatnego parkowania zostały uwzględnione. Wiąże się to z ogłoszeniem w najbliższym czasie przetargu. Wszystkie wspomniane zmiany mają wejść w życie od października tego roku. Władze spółki kupieckiej Zabobrze wnioskują o obniżenie czynszu dzierżawnego o 20%. Jakie są tego powody, o tym więcej w naszym materiale. W ostatnim czasie prezes zarządu spółki kupieckiej Zabobrze zwrócił się do Komisji Rozwoju z prośbą o rozpatrzenie wniosku w związku z obniżeniem spółce stawki czynszu dzierżawnego o 20%. Komisja Rozwoju przychyliła się do tego wniosku. Teraz potrzebna jest tylko zgoda władz miasta. Dokonaliśmy wizji lokalnej na targowisku, gdzie mogliśmy gołym okiem zobaczyć, jak inwestuje się, że te pieniądze spółka nie zarabia, tylko cały czas inwestuje. Nawet dywidendy, które by mogły być wypłacane spółkowiczom, one są przeznaczone na to, na modernizację non-stop targowiska. W 2010 roku, kiedy spółka obejmowała to targowisko, wynosił 24 tysiące. W tej chwili wynosi 32 tysiące, ponad 32 tysiące, czyli 8 tysięcy. W skali roku mamy prawie 100 tysięcy więcej, tylko z tytułu samego czynszu musimy odprowadzić. Jakie zdanie na ten temat mają handlowcy? Teraz supermarkety dały nam popalić równo. Jeszcze trochę, to te fryneczki wszystkie padną. To będzie obcy kapitał, bo do tego wszyscy nasi rządzący zmierzają. No wygląda to słabo. Ja chętnie bym wynajął mieszkanie, gdzie bym pobierał 4 opłaty za każdy metr kwadratowy. No tak nie bywa, a my niestety tak mamy. I myślę, nad tym trzeba byłoby popracować, bo nie tędy droga. I teraz generalnie z dokumentów, które wynika, miasto tylko, wyłącznie i z tytułu czynszu i opłaty tej dziennej targowej, o której ja mówię, ma wpływy rzędu 50 tysięcy miesięcznie, czyli rocznie nam daje 600 tysięcy za ten teren. Przede wszystkim ZUS-y, podatki zarąbią tych ludzi. Tej biedzie, bo to jest bieda, to powinni zdjąć te ZUS-y. Pani sobie nie wyobraża, ja pani pokażę. To ile wy płacicie właśnie? 1200 zł ZUS-u i ta buda, która tu jest, o tej mojej koleżanki mądrolki, 1200, to jest 2400 do oddania. Niech ona teraz zarobi na tych szmatkach. I takich jest cały sznurek. No takich jak ja też by tu kilka znalazł. Ja o sobie nie mówię, bo ja mam emeryturę i ja po prostu bawię się w handel. Na okres miesięcy zimowych, kiedy wiadomo, że jest trudniej o kupców i zawsze się zmniejsza ta ilość, prezydent obniżał tą stawkę. Natomiast prezes zwrócił się w imieniu kupców o obniżenie tej stawki już tak docelowo. Stanowisko w tej sprawie zajął także przewodniczący Rady Miejskiej Jeleniej Góry. W sytuacji, w której miasto doprowadziło do tego, że prowadzenie tej działalności jest na granicy opłacalności i poprzez jakby rozwój infrastruktury związanej z handlem wielkopowierzchniowym, no to uważam, że taka pomoc należy się wszystkim kupcom i wszystkim prowadzącym działalność handlową na terenie i w obiektach będących własnością miasta. Mimo tego, że w ostatnim czasie w Jeleniej Górze powstało bardzo dużo sklepów wielkopowierzchniowych oraz dwie galerie, ryneczek na Zabobrzu jeszcze prosperuje i to zdecydowanie prężniej niż popularna kiedyś Flora. Mieszkańcy przychodzą tu nadal po sprawdzone produkty. Tu jest bardziej świeże wszystko. Czy się pan kieruje robiąc zakupy? Proszę pani, dzisiaj przyszedłem na przykład tutaj po serek, bo to jest serek, proszę pani, z Kaczorowa, z gospodarstwa. Pewny jest. Również chciałem kupić masło, ale dzisiaj akurat tego masła nie ma. Od gospodarza mamy ziemniaki bardzo dobre. To się samo broni, świeże owoce, świeże warzywa. W najbliższym czasie przedstawiciele spółki kupieckiej Zabobrze będą prowadzić rozmowy z władzami naszego miasta. Jaki będzie ich efekt, będziemy państwa informować na naszej antenie. Na ostatnim polsko-niemiecko-czeskim forum kooperacji firm można było zobaczyć małą wystawę modeli obiektów zabytkowych. To praca jednej z nowo powstałych firm w naszym regionie. O ciekawym pomyśle na biznes powie Paweł Guszała. Viorama, bo tak nazywa się firma, powstała zaledwie rok temu. Wszystko zaczęło się od szalonego pomysłu. Wiele lat pracowałem w dużej firmie, ale w pewnym momencie stwierdziłem, że trzeba coś w życiu zrobić. Chciałem robić coś ciekawego, realizować swoje pasje, coś w czym się będę realizować. No i postanowiłem robić makiety architektoniczne. Stabilny start firmie zapewniło finansowanie z Sudeckiego Funduszu Dotacyjnego Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
Gdy pieniądze znalazły się na koncie, reszta zależała już tylko od mozolnej pracy ręcznej przy wsparciu technologii. Przy ich wytwarzaniu wykorzystujemy zarówno tradycyjne techniki modelarskie, jak i takie nowoczesne, jak druk, projektowanie i skanowanie 3D. To wszystko zostało wykonane na drukarce? Tak, tak. Tutaj pod spodem, pod warstwą wykończenia znajduje się wydruk 3D, wykonany na drukarce 3D. Po procesie projektowania i drukowania 3D jest jeszcze cała masa ręcznej pracy, takiej jak malowanie ręczne, inne techniki wykończenia, montaż, klejenie. Ile to trwa tak średnio? No, zrobienie takiej makiety, jak tutaj widzimy, to są 3 miesiące pracy. W ten sposób połączona została pasja i pomysł na biznes. Teraz tą mieszankę oceni rynek. Chcemy wykorzystać nasze umiejętności do tego, żeby wspomóc lokalne podmioty w promocji naszego regionu. Czy to będą pałace, zamki, hotele czy instytucje samorządowe. Każdy może skorzystać z naszych usług, zamówić u nas makietę swojego obiektu w celach promocyjnych. Może również wynająć makiety, te, które mamy już zrobione i które są naszą własnością. Ta historia pokazuje, że gdy pójdzie się za głosem serca i zacznie się robić to, co się lubi, to wówczas mogą powstać takie piękne rzeczy. Bardzo bogatą ofertę przygotował w te wakacje Zdrojowy Teatr Animacji. Są to spektakle i koncerty dedykowane całym rodzinom z Jeleniej Góry, ale także turystom. Zdrojowy Teatr Animacji przygotował ofertę letnią. Do 15 lipca prezentowane będą wakacyjne spektakle w teatrze. Realizowany będzie także projekt Letnie Weekendy z Teatrem. W soboty na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze wystawiane będą kolejne spektakle. W tym roku my wakacje rozpoczynamy dopiero po 15 lipca. Do 15 lipca pracujemy bardzo intensywnie. Praktycznie codziennie gramy spektakle dla półkolonii, dla grup przebywających tutaj w Karkonoszach, ale również występujemy co sobotę na Placu Ratuszowym w ramach Ratuszowego Lata z Teatrem. Tam prezentujemy swoje 3 przedstawienia grane na ulicy, także wszystkich serdecznie zapraszam również na te spektakle. Z kolei w niedzielne popołudnie odbywać się będą letnie koncerty promenadowe w cieplickiej muszli koncertowej. 1 lipca odbędzie się pierwszy koncert, start godzina 16. Na zakończenie podajemy Państwu jeszcze kilka informacji. Policjanci Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze wczoraj zatrzymali 28-letniego mieszkańca Jeleniej Góry podejrzewanego o posiadanie narkotyków oraz o obietnicę wręczenia korzyści majątkowej funkcjonariuszom. Jeleniogórzanin w zamian za odstąpienie od czynności służbowych zaproponował policjantom po 190 zł łapówki. Jak podaje portal Jelonka.com, garnek pozostawiony bez nadzoru na kuchence gazowej był źródłem pożaru, który wybuchł wczoraj w jednym z mieszkań w bloku przy ulicy Wiłkomirskiego na Jeleniogórskim Zabobrzu. W akcji udział brały 4 zastępy strażaków. Więcej na ten temat na stronie www.jelonka.com. Przegląd Lubański na swojej stronie internetowej informuje z kolei o sporym sukcesie młodych brydżystów z Lubania. Kilku z nich zajęło czołowe miejsca w 8. turnieju brydża sportowego juniorów, który odbył się w ramach Grand Prix Dolnego Śląska we Wrocławiu. I tak drugie miejsce w turnieju par zajęli Dominik Hołyś i Piotr Zborowski. W zawodach na pierwszym stopniu podium stanął Oskar Tokarczuk, zaś Piast Lubań w kategorii klubów uplasował się na 3. miejscu. Zwycięzcom gratulujemy, a Państwu życzę udanego wieczoru. Do zobaczenia. W konkursie do wygrania mamy zaproszenie do kina Helios. Aby je zdobyć, proszę podać reżysera filmu Kuba Guzik. Na odpowiedź czekamy w poniedziałek w godzinach od 8 do 10 pod numerem 75
64 50 050. Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora, a regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.tvdami.eu. Pierwszego i 22 lipca burmistrz miasta i gminy Mierzk Andrzej Jasiński zaprasza wszystkich na coroczną Wielką Izerską Galę. Na Stadionie Miejskim w Mierzku będzie można posłuchać występów zespołów folklorystycznych, spróbować lokalnych przysmaków, podziwiać piękne rękodzieło, wziąć udział w licznych grach i zabawach. 20. jubileuszową galę uświetnią liczne koncerty. Na scenie wystąpią Z innej beczki, The One Ahead, Entropia, Andrzej Cierniewski z zespołem, Smolasty, OSTR oraz Wideo. Daj znać rodzinie, przyjaciołom i znajomym. Zabierz wszystkich na Izerską Galę. Dobra zabawa gwarantowana. Jeleniogórskie Centrum Kultury i Miasto Jelenia Góra zapraszają na koncert finałowy polsko-czeskich warsztatów chóralnych pod nazwą Na wspólną nutę. Niedziela 1 lipca na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze o godzinie 17.30 odbędzie się koncert finałowy w wykonaniu uczestników warsztatów chóralnych połączonych szkół muzycznych z Jeleniej Góry i Liberca. Wystąpią również o godzinie 18.15 czeski zespół Satori Ponikla, o godzinie 19.15 czeski zespół Old Stars Dixie Liberec. Wieczór zakończy koncert gwiazdy polskiej estrady Andrzeja Piasecznego z zespołem. Start 20.30. Projekt Na wspólną nutę jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Polska 2014-2020 Interreg 5A oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.